W tym filmie zaprezentujemy Państwu technikę kaniulacji żył centralnych pod kontrolą ultrasonografii na przykładzie kaniulacji żyły szyjnej wewnętrznej prawej. Przed przystąpieniem do zabiegu należy zbadać za pomocą USG wybraną okolicę. Przed zabiegiem zostało przygotowane obłożenie jałowe z otworem, jałowy rękaw na głowicę USG oraz żel, bezszwowe mocowanie cewnika oraz gazik nasączony preparatem do odtłuszczania skóry, gaziki suche, 3 łączniki bezigłowe, strzykawki, w tym z solą fizjologiczną oraz ze znieczuleniem miejscowym 2% lignokainą, 3-kanałowy cewnik centralny o długości 16 cm, rozszerzadło, skalpel, prowadnica, igła do kaniulacji ze strzykawką. Operator ma założony czepek, maseczkę chirurgiczną, jałowy fartuch oraz jałowe rękawiczki. Przygotowuje pole operacyjne poprzez 3-krotne umycie skóry środkiem odkażającym, który pozostawia do wyschnięcia, a następnie zakłada jałowe obłożenie. W celu lepszego wypełnienia żyły, asysta układa pacjenta w pozycji Trendelenburga. Operator zakłada rękaw na głowicę USG. Bardzo ważne jest, żeby usunąć całe powietrze z przestrzeni pomiędzy głowicą a jej osłoną. Ponownie identyfikowane są naczynia. Należy prześledzić dokładnie przebieg żyły szyjnej wewnętrznej. Operator znieczula skórę oraz tkankę podskórną pod kontrolą USG. Należy podać znieczulenie dokładnie w miejscu, w którym planuje się wykonać kaniulację. Wykonywana jest kaniulacja techniką out of plane. Operator prowadzi igłę pod kątem 45 stopni do skóry, strzykawka jest do połowy wypełniona solą fizjologiczną, głowica trzymana jest w płaszczyźnie równoległej do podłoża. Po przebiciu skóry i odnalezieniu igły w obrazie USG, należy wprowadzić ją dalej w głąb i do przodu w stronę światła żyły. Na tym etapie należy cały czas aspirować za pomocą strzykawki oraz starać się śledzić końcówkę igły w obrazie USG. W momencie, w którym zaaspirowana zostaje krew do strzykawki, należy odłożyć głowicę USG i umocować pewnie igłę w palcach ręki niedominującej. Operator odłącza strzykawkę od igły i wprowadza prowadnicę przez igłę do naczynia. Nie należy wprowadzać prowadnicy, jeżeli napotyka się opór. Natomiast jeżeli opór występuje również przy próbie wycofania prowadnicy, wtedy należy usunąć ją razem z igłą. Teraz operator usuwa igłę i upewnia się za pomocą USG, że prowadnica znajduje się w odpowiednim naczyniu, obrazując ją techniką out of plane oraz in plane. Operator nacina skórę za pomocą skalpela na niewielką głębokość. Nie jest to niezbędne, natomiast ułatwia wprowadzenie rozszerzadła. Należy wprowadzić rozszerzadło dokładnie pod takim kątem i w takiej płaszczyźnie, w jakiej prowadzona była igła. Innymi słowy, dokładnie tak, jak prowadnica przebiega przez tkanki i jak wychodzi z pacjenta. Należy trzymać rozszerzadło blisko jego końca. Ręką niedominującą można lekko napiąć skórę pacjenta. Operator wprowadza rozszerzadło 2 cm w głąb, przechwytuje ręką niedominującą prowadnicę i sprawdza, czy prowadnica porusza się swobodnie do przodu i do tyłu w celu wykluczenia zagięcia się prowadnicy. Następnie czynność ta jest powtarzana. Rozszerzadło należy wprowadzić do momentu pojawienia się wyraźnego spadku oporu. Rozszerzadło zostaje usunięte i równocześnie przyłożone zostają gaziki. Operator wsuwa cewnik centralny na prowadnicę. Ma on niezaciśnięty dystalny kanał, w tym przypadku brązowy. Jest to kluczowy moment, w którym łatwo o niebezpieczną pomyłkę. Mianowicie przed wprowadzeniem cewnika centralnego do naczynia, bardzo ważne jest, żeby wcześniej wysunąć prowadnicę i przechwycić ją po wyjściu przez dystalny kanał. Nieprawidłowe wykonanie tej czynności może doprowadzić do powikłania w postaci pozostawienia prowadnicy w ciele pacjenta. Jeśli jest potrzeba pobrania krwi od pacjenta do badań, np. mikrobiologicznych, można to wykonać na tym etapie. Wszystkie 3 kanały cewnika centralnego zostają sprawdzone, czy można przez nie zaaspirować krew, usunięte zostaje z nich powietrze, a następnie zostają przepłukane roztworem soli fizjologicznej i zabezpieczone łącznikami bezigłowymi.
skóra zostaje zdezynfekowana alkoholem oraz pozostawiona do wyschnięcia. Następnie należy odtłuścić skórę preparatem dołączonym do zestawu bezszwowego mocowania cewnika. Najpierw należy przytwierdzić mocowanie do cewnika centralnego za pomocą zatrzaskowego uchwytu, a następnie przykleić go do skóry. Jeżeli nie posiadamy bezszwowego mocowania cewnika, należy go przeszyć niewchłanialną nicią chirurgiczną, uważając, żeby nie nakłuć przebiegającej zwykle w bliskiej lokalizacji żyły szyjnej zewnętrznej. Po zdjęciu obłożenia należy przykleić opatrunek transparentny. Pacjent powinien mieć wykonane zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej celem potwierdzenia właściwego położenia cewnika centralnego oraz wykluczenia ewentualnych powikłań.